Komunistyczni oprawcy nie znali litości. W piwnicy gdańskiego więzienia 28 sierpnia 1946 roku wykonali wyrok śmierci na podporuczniku Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, a po II wojnie światowej zastępcy dowódcy plutonu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wraz z nim rozstrzelana została sanitariuszka brygady Danuta Siedzikówna, Inka. Zginęli prawdziwi patrioci, szczerze oddani ojczyźnie, zawsze wierni. Pochodzący z Wilna, Feliks Selmanowicz, swój pierwszy bój o Polskę stoczył jako nastoletni ochotnik podczas wojny z bolszewikami w 1920 roku. W wolnej Polsce był urzędnikiem, prowadził też gospodarstwo rolne. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, brał udział w walkach z Armią Czerwoną. Po ucieczce z litewskiego obozu internowania przedostał się do Wilna i związał z polską konspiracją. Gdy do miasta wkroczyli Sowieci, został aresztowany, przekazany NKWD i skazany za szpiegostwo na karę śmierci. Okupanci nie zdążyli jej wykonać, do Wilna weszli Niemcy. Od stycznia 1944 roku był żołnierzem Wileńskich Brygad Armii Krajowej 3., 4. i 5. Tą ostatnią dowodził major Zygmunt Szędzielarz, Łupaszka. Awansowany do stopnia podporucznika, dwukrotnie ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych. W lipcu 1944 roku, po rozbrojeniu oddziału AK przez Sowietów, internowany w rosyjskiej Kałudze. W kwietniu 1945 roku udało mu się uciec i wrócić do Wilna. Na przełomie 1945 i 1946 roku nawiązał kontakt z majorem Szędzielarzem Łupaszką, który odtwarzał na Pomorzu 5. Wileńską Brygadę AK. Zagończyk został aresztowany 8 lipca 1946 roku w Sopocie. Podczas podjętej przez niego próby ucieczki miało zginąć 3 funkcjonariuszy UB. Następnie został przewieziony do aresztu w Gdańsku i poddany brutalnym przesłuchaniom. 17 sierpnia 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał podporucznika Selmanowicza na karę śmierci. Został zamordowany razem z Danutą Siedzikówną, pseudonim Inka. Przed śmiercią oboje zdążyli krzyknąć: „Niech żyje Polska!”. W 1997 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok śmierci. W 2014 roku Instytut Pamięci Narodowej odnalazł szczątki Feliksa Selmanowicza, ukryte przez komunistów pod płytami chodnika na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. W 70. rocznicę wykonania wyroku śmierci odbył się uroczysty pogrzeb Zagończyka i Inki, a prezydent Andrzej Duda awansował pośmiertnie podporucznika Selmanowicza do stopnia podpułkownika. Dowodem uznania i hołdem dla Feliksa Selmanowicza jest srebrna moneta okolicznościowa z jego wizerunkiem, wprowadzona do obiegu przez Narodowy Bank Polski 22 listopada 2017 roku. To kolejna moneta z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Na awersie monety przedstawiono symbolicznie rozerwane kraty więzienne. Na rewersie monety znajdują się wizerunki Feliksa Selmanowicza Zagończyka, orła wojskowego, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”.